Siemanko, w dzisiejszym odcinku na moją wagę do zdemontowania trafia taka oto wkrętarka Black & Decker 12V. Waży ona kilogram 345 gram, z czego po odłączeniu sama bateria 465 gram, czyli 875 gram wkrętarki bez baterii i zobaczymy, co tam ze środka da się wydłubać. Także nie przeciągam i biorę się za rozkręcanie. Jak niektórzy pewnie zauważyli, mój kanał już ma ponad 500 subskrybentów. Bardzo Wam za to dziękuję. Dzięki Wam mam motywację do prowadzenia tego kanału. W zasadzie nie tylko dzięki subskrybentom, bo ze statystyk z ostatnich 4 tygodni wynika, że 70% oglądających moje filmy nie subskrybuję jeszcze kanału, także jeżeli jeszcze nie jesteś subskrybentem, to zapraszam do kliknięcia tego czerwonego guziczka pod filmem. Wracając do tematu 500 subskrypcji, przygotowałem dla Was taką małą niespodziankę w postaci wiertarki NAC. Jest to wiertareczka 500 W, nieużywana,
co trzeba zaznaczyć. Niestety zgubił mi się gdzieś tutaj ten taki głębokościomierz, jakby to można powiedzieć. I tak, rozlosuję tą wiertareczkę w sobotę, za tydzień, nie w tą jutro, tylko w sobotę za tydzień, gdzieś w okolicach godziny 16. I teraz zasady. Aby wziąć udział w losowaniu, należy po pierwsze być subskrybentem mojego kanału i w zasadzie tyle. No i oczywiście napisać słowo klucz w komentarzu. Niech to będzie czaja, po prostu, tak jak nazywa się mój kanał. Także do zobaczenia przy losowaniu za 8 dni. I życzę szczęścia. Po wkrętareczce zakończyła swój żywot. Niewiele w niej było, jak to we wkrętarkach. Zbyt wiele surowców nie ma. Włączniczek oczywiście sobie zostawiam z całym osprzętem i gniazdem do ładowania. Może się kiedyś przyda. Troszkę złomu stalowego. A dokładnie 515 gram, który złom jest w tej chwili po 70 groszy, czyli 36 groszy dostanę za ten złomik. Jest też kawałeczek aluminium, 10 gram. Jeszcze kuleczka metalowa się trafiła. 10 gram aluminium. Aluminium w tej chwili jest po 5 zł, czyli całe 3 grosze za ten kawałeczek. Była też
odrobina mosiądzu, 5 gram. Mosiądz pobiał jest w tej chwili po 15 zł i 20 groszy, czyli 8 groszy. No i zwirniczka, taki oto malutki kawałeczek miedzi, który waży 20 gram. Miedź mix w tej chwili jest po 28 zł i 30 groszy, co mnie bardzo cieszy. Fajnie, że ceny idą do góry, czyli 57 groszy za tą oto malutką kupeczkę miedzi. Dziękuję serdecznie za obejrzenie tego filmu. Zapraszam na kolejne, również na poprzednie na moim kanale. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.